O, widzę, że już jest Iwona z nami. Pięknie. Jeszcze się tu przepinamy. Zbierajmy się, kochani, pomalutku. Pięknie. Adam, życzenia. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Pozdrawiamy ze Szkocji. I Waldemar jest, więc wszystko jest na swoim miejscu. Dobrze, ja już jestem też gotowy. Mam nadzieję. Pozdrawiamy z Chorzowa, z Wilna, z Rzeszowa, halo z Opola, Częstochowa się melduje, wita Piotr z Irlandii i Biała Podlaska, i Rzeszów, i Kraków, i Gliwice, i Bielsko, i Brazylia, proszę. Jak jest Brazylia, to już możemy zaczynać. Ostatnio zapomniałem powiedzieć, kochani, tutaj za mną, o, ja tu pokazuję, wiecie, tak jak kiedyś do tyłu się pokazywało, nie wiem, czy pamiętacie prognozy pogody i tam sobie wyobrażali i pokazywali, że idzie front taki albo inny. O, więc ja tu pokazuję. Dostaliśmy od Maćka z Pakistanu rikszę i autobus taki cały w takich fajnych szkiełkach czy w lustereczkach. To są podobno, no wiadomo skąd, z państwa na P, takie klasyczne podarunki. I tutaj obok nas stoją w ramach podziękowania Białystok, Łódź, Seattle, proszę. Czyli już nie tylko Brazylia, ale też Seattle. I stare Kurowo. Zobaczcie, jakie to piękne. Z całego świata możemy się połączyć. Dobrze, kochani, to co? To my się tutaj zbierajmy pomalutku, a ja idę do ogłoszeń. Szwajcaria. Pięknie. Niedługo będę musiał pojeździć do Szwajcarii i Austrii, bo tam są Alpy. Ach, w ogóle, dobrze, to zacznę od tego. Muszę się z wami podzielić takim pięknym doświadczeniem wczoraj. Wojciech, jeszcze tutaj Irlandia, wszystkim to piękne doświadczenie. Wczoraj byłem biegać w górach. Sobota zawsze to jest taki dzień, kiedy robię długie wybiegi. Wczoraj chciałem pobiec 50 km po górach i startowałem z Węgierskiej Górki i biegłem na Pilsko. Tyle mnie to Pilsko zmordowało, bo tam śnieg się okazało, że jeszcze kupa śniegu była i tam się grzebałem w tym śniegu. Ale ledwo zacząłem wbiegać na pierwszą górkę i spotkałem tutaj właśnie jedną siostrę z programu, która mnie tam zaraz przywitała i przywitałem się z nią i z mężem. Później miałem przepiękne doświadczenie, jak Pan Bóg się troszczy, aha, Ula, tak, słoneczko złapało, no właśnie, no bo ja, słuchajcie, jak jestem tyle godzin na tym słońcu, to mnie zawsze opalia, w ogóle jestem cały czas opalony z tego powodu, nawet w zimie, ale słuchajcie tego, ja jak biegam teraz, to biegam tylko z takim pasem biegowym, nie mam ze sobą w ogóle picia, a biegam, no 50 km to jest długo, więc trzeba dużo pić i generalnie piję albo ze strumieni, albo kupuję w schronisku jakieś picie. Ale w niedzielę jest tyle, jest tak dużo turystów, że czasem nie da się wejść, nie da się kupić, bo ja nie mam tyle czasu, żeby pół godziny stać w kolejce. I tak było na Rysiance, to jest Beskid Żywiecki. Po prostu wszedłem do schroniska, stwierdziłem, że jest tyle ludzi, że pobiegłem dalej. I słuchajcie, szedłem w dół, nie wiem, czy nas ogląda Zbigniew, macham do Zbigniewa. To było niesamowite w ogóle. Rozumiecie, ja nie wiem, czy ja to miałem napisane na twarzy, po prostu zbiegam z góry, tam jest taki długi zbieg 200 metrów w dół i zatrzymuje mnie pan i pyta się mnie, czy jest dużo ludzi w schronisku. A ja mówię, że bardzo dużo ludzi, tak dużo, że aż nie udało mi się kupić picia. I on mówi, to ja ci dam picie. Ale ja mówię, no ale jak? Mówi, mam tutaj butelkę, specjalnie dam ci ją. Słuchajcie, to było niesamowite, bo on mi dał izotonika niebieskiego Oshi, takiego jak ja najbardziej lubię.
Jeszcze chciałem mu zapłacić, nie chciał ode mnie pieniędzy w ogóle. Po prostu wcisnął mi najbardziej mój ulubiony izotonik. Normalnie zatkało mnie. Zatkało mnie. I ja mówię, tak jak Pan Bóg się troszczy, rozumiecie, w górach. A później jeszcze pobiegłem na Pilsko, tam strasznie w ogóle deszcz padał, śnieg. W ogóle było wrażenie, że jestem, że zima była. I później wracam i spotkałem jeszcze dwie zaprzyjaźnione rodziny na szlaku. Także wczoraj czułem się po prostu, że gdzie nie pójdę, to kogoś spotykam znajomego. Niesamowite. Jakie jest prawdopodobieństwo, że można spotkać w górach, przecież tych gór jest trochę, w różnych górach biegam, a po prostu spotykam was gdzieś zawsze, niesłychane to jest dla mnie. A jeszcze ten wczoraj, nie wiem, chyba miałem napisane tutaj, proszę podarować temu panu, proszę dawać picie, bo on nie ma picia. Nie wiem, czy to miałem na twarzy. No, piękne doświadczenie takiej Bożej opieki też. To się tak z wami dzielę. O, Małgorzata pisze, też lubię niebieskie osi. No właśnie, widzicie. Dobra, słuchajcie, to tak, kilka ogłoszeń. Pierwsze to jest na Facebooku, to już pisałem, że poprzednia umowa nasza wykupu chrześcijan jest całkowicie rozliczona. Mam już dokumenty, mam wszystko, żeśmy wykupili 20 rodzin. Barbara pisze, chciałbym Cię spotkać na Babiej Górze. Z tą Babią Górą jest problem, że tam jeszcze więcej śniegu jest. Pewnie będę trenował niedługo, bo wiecie, bo ja teraz trenuję, żeby w Alpach biegać, to takie ostre robię treningi. Wbiegam też na przykład 3 razy na Babią Górę albo takie treningi. Ale nieważne, dobra, czyli wykupiliśmy dużo rodzin, 20 rodzin, zrobiliśmy medical camp na 2,5 tysiąca osób. I wyżywiliśmy przez miesiąc 150 rodzin, a w tej umowie już zapłaciłem za nią, wykupujemy 23 rodziny chrześcijańskie, taka nowość, kupujemy 5 motocykli Hondy po $1000 każdy. Chodzi o to, że ta nasza działalność jest już tak szeroka, że my działamy wokół takiego dużego miasta Lahore i 3 godziny jazdy. Jakby działamy 3 godziny jazdy w każdą stronę, tak gwiaździście wokół tego miejsca i po prostu trzeba tam się jakoś dostawać. No więc ci pracownicy jeżdżą na motorach, już zajeździli te motory i kupiliśmy 5 motocykli dla tych ludzi. Tak? Musimy być praktyczni, no i jesteśmy. I w tym miesiącu utrzymujemy 160 rodzin, jeżeli chodzi o żywność. Czyli wykupimy w tym miesiącu w kwietniu 23 rodziny, 5 motocykli kupimy i 160 rodzin utrzymujemy przy życiu, w skrócie, tak można powiedzieć. I kosztuje to 240 tysięcy i 100 zł i to wyście opłacili. Wyście to opłacili, to już jest zapłacone i chwała Panu za to. Także to jest niesamowite. Jakie mam jeszcze ogłoszenie, kochani? Jeżeli ktoś jest na Śląsku, to mamy bezpłatne zaproszenie, bezpłatne warsztaty, rodzinny krąg bliskości. Ja już mówiłem o tym świadectwo, myśmy to też przeszli. Chodzi o to, jak Asia napisała, jestem, witamy Asię. Chodzi o to, jak budować więzi w rodzinie, szczególnie z nastolatkami albo z młodzieżą, która wchodzi w ten okres nastoletni. Myśmy to przeszli z Lilą, te warsztaty. Jak nasze pierwsze dziecko wchodziło w ten okres nastoletni. I mogę powiedzieć tak, ogólna zasada taka wychowawcza jest taka, że dzieci w okresie nastoletnim się buntują i te relacje z dziećmi się raczej pogarszają w tym wieku nastoletnim. A u nas uważam to za wielką łaskę, oczywiście wiecie, czasem jest trochę do góry, czasem jest trochę w dół, ale ogólnie mogę powiedzieć, że nasze relacje z dziećmi się polepszają, kiedy one wchodzą, teraz właściwie wszystkie już są, bo to jest 15, 13, 11, wszystkie są nastolatkami i nasze relacje się polepszają. I również dzięki temu materiałowi, ten materiał też tutaj pracuje, także bardzo zachęcam, jeżeli ktoś jest w okolicach Śląska, to
rodzinny krąg bliskości, warsztaty co dwa tygodnie, wtorek w Zabrzu Biskupicach. Ja wrzucę teraz link na Facebooka. Tak, tylko muszę go ściągnąć. Poczekajcie sekundkę. I za darmo, kochani, można naprawdę uczestniczyć. Czyli jeżeli ktoś może przyjechać do Zabrza, to bardzo zachęcam, żeby uczestniczyć. I prowadzi to Paweł Pinkiewicz, psycholog. Także naprawdę polecam. Nie tak, że wiecie, polecam, bo mi kazali polecać, tylko myśmy to przeszli, to działa i dlatego polecam. Tak, już wam wklejam. Tutaj. Tak, albo jeszcze ten link jest taki sobie może trudny, to może ja to jeszcze po prostu Betlejem. PL. O, ten będzie prostszy do zapamiętania. O. Betlehem, fundacja Betlehem, to jest fundacja księdza Artura Sypioło. Oni mają jakieś dofinansowanie na to i dlatego to jest za darmo. Tak, także bardzo zachęcam. Betlehem.pl. Dobrze, kochani. I co dzisiaj chcę, o czym chcę dzisiaj głosić? Chcę dzisiaj głosić o takiej ciekawej rzeczy. Bardzo ciekawej. Otóż nie wiem, czy śledziliście, no, dzisiaj się kończy oktawa Wielkiej Nocy, tak? Mamy dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia. Kończy się oktawa Wielkiej Nocy, czyli świętowanie przez 8 dni Zmartwychwstania Chrystusa. I nie wiem, czy śledziliście czytania, które były codziennie w liturgii. I ja sobie śledziłem te czytania i przyznam, że jak sobie podsumowałem reakcję wszystkich ludzi na zmartwychwstanie z tych opisów biblijnych, to ku mojemu zdumieniu zauważyłem, że nikt się nie cieszył z tego, że Jezus zmartwychwstał. Zaraz wam to pokażę. My mówimy, radujmy się, Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Ale kiedy Jezus zmartwychwstał, rzeczywiście 2000 lat temu, to jakby nikt nie odpalił fajerwerków, nie strzelali fajerwerków takich, prawda? Tak jak na turnusach, kończy się turnus w jakimś hotelu czy gdzieś i strzelają fajerwerki. Nikt nie zorganizował imprezy tanecznej. Reakcja na zmartwychwstanie Chrystusa była dziwna, co najmniej dziwna. Wszyscy mieli problem z tym, że Pan Jezus zmartwychwstał. I wiecie, zaraz wam to pokażę, ale troszkę wyprzedzę i powiem tak. I ja sobie pomyślałem, no tak, ale gdybym ja był w tamtym czasie, to na pewno bym się zachował lepiej niż wszyscy ci ludzie i ja bym się cieszył. I modliłem się i Duch Święty powiedział, nie bądź taki pewien, żebyś się cieszył. I wiecie, zacząłem sobie analizować sytuację takich małych zmartwychwstań w moim życiu, małych zwycięstw i zobaczyłem, że wcale nie jest łatwo przyjąć dar zmartwychwstania. Zaraz wam to pokażę. Zaraz wam to pokażę, na czym to polega. W każdym razie chcę wam powiedzieć, że ten problem ze zmartwychwstaniem mieli Rzymianie, mieli hierarchowie żydowscy, miały kobiety problem ze zmartwychwstaniem, uczniowie mieli i apostołowie mieli problem ze zmartwychwstaniem, wszyscy mieli problem z tym, że Pan Jezus zmartwychwstał. I chcę powiedzieć dzisiaj tobie, że również ja i ty najprawdopodobniej mamy z tym problem i zaraz sobie to opiszemy, ale musimy sobie to nazwać i wejść faktycznie w tę radość i zwycięstwo zmartwychwstania, aby to było naszym udziałem. Trochę tak wyprzedziłem, zaraz się ze wszystkiego wytłumaczę. Za 15-20 minut będziecie tak samo mądrzy jak ja i będziecie rozumieli, o czym mówię.
Amen? Dobrze, mam nadzieję, że was zaciekawiłem, bo ja sam, jak doszedłem do tych wniosków, to się zaciekawiłem tym. Dobrze, idziemy po kolei. Ze wszystkich Ewangelii, z Mateusza, z Jana, z Łukasza, no chyba tylko z Marka, nie mam dzisiaj cytatów. Z Mateusza. Rzymianie i hierarchowie mieli problem. Gdy kobiety były w drodze, to jest Mateusz 28, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. No pamiętamy, stanął anioł, ci strażnicy stali się jakby martwi, tacy skamieniali, nie mogli, rozumiecie, tak jakby, jak to się mówi, sparaliżowani, i anioł odsunął kamień, Pan Jezus zmartwychwstaje. I w czym jest teraz problem? Problem jest taki, że w prawie rzymskim, jeżeli strażnik nie dopilnował więźnia, to ponosił karę taką, jaka należała się temu więźniowi. Czyli jeżeli ci strażnicy nie dopilnowali zmarłego, to na nich zapadała kara śmierci. Czyli strażnicy mieli poważny problem. Poważny problem. I co zrobili? Niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Zobaczcie na to. Ci ludzie powinni pójść do swojego dowódcy i powiedzieć: stał się problem, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Przecież to byli rzymscy strażnicy. Oni powinni pójść do centuriona, czyli do setnika, i powiedzieć: takie coś i takie się zdarzyło, co mamy z tym zrobić? No ale oni wiedzieli, że gdyby faktycznie poszli do centuriona, gdyby poszli do setnika, to on po prostu by ich zabił. Dlaczego? Gdzie oni poszli? Oni poszli do arcykapłanów, do żydowskich arcykapłanów, żeby zaświadczyć o cudzie. Żeby zaświadczyć o cudzie. Zobaczcie, w tym momencie arcykapłani powinni chwycić się za głowę i powiedzieć: ola Boga, czyli ten Jezus nie był oszustem, czyli faktycznie anioł zstąpił, czyli faktycznie on zmartwychwstał. Ale tak się nie stało. Co się stało z arcykapłanami? Zebrali się ze starszymi i po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak, jego uczniowie przyszli w nocy, wykradli go, gdyśmy spali, a gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci wzięli pieniądze i uczynili, jak im pouczono. Czyli zobaczcie, strażnicy wiedzieli, że dokonał się cud, ale nie cieszyli się, bo ich życie było zagrożone. Arcykapłani dowiedzieli się, że powstał wielki cud. Nie nawrócili się, tylko wymyślili, jak kłamać, że to nie nastąpiło. Dlaczego oni tak postąpili? Dlatego, że mieli problem. Mieli problem. Strażnicy mieli problem, bo walczyli o własne życie, a arcykapłani mieli problem religijny. Bo naraz by się okazało, że byli w błędzie, że skazali niewinnego człowieka i Bóg potwierdził, kto miał rację, i naraz by się okazało, że musieliby się nawrócić i oddać temu Mesjaszowi, bo już wtedy wiedzieli, że to był Mesjasz, powinni Mesjaszowi oddać pokłon. Nie chcieli się nawrócić. Zobaczcie, czyli Chrystus zmartwychwstaje. Jedna grupa ludzi nie przyjmuje tego, dlatego że się boi o własne życie, czyli strażnicy. Druga grupa ludzi tego nie przyjmuje. Dlaczego? Bo walczy o swoje przywileje, o swoje religijne przywileje. Kochani, zobaczcie, Bóg się objawia w Chrystusie. Bóg objawia swoją moc. Bóg objawia swoją moc. A ludzie wybierają co? Wybierają bezpieczeństwo. Ludzie wybierają pozycję religijną, pieniądze, które są z tym związane, zamiast Bożej prawdy. Nie mówcie mi, że tak nie jest dzisiaj. Nie mówcie mi, że tak nie jest dzisiaj. Ilu duchownych w Kościele, mówię całkowicie wprost, nie przyjmuje działania Ducha Świętego, bo się boją,
że to podważy jakoś ich autorytet, że to naraz nie będą najważniejsi, że to jakoś pozmienia ich status religijny. Zobaczcie, to nie są sytuacje tylko z przeszłości. Ludzie, którzy powinni się cieszyć, nie cieszą się. Nie cieszą się. Próbują to zdławić. Ale dobrze, mogliśmy się tego domyślać, że Rzymianie i faryzeusze nie będą się cieszyć. Mogliśmy się tego domyślić, no bo przecież oni skazali Jezusa. Ale teraz uwaga, patrzymy na uczniów. Przecież Jezus mówił, trzykrotnie zapowiadał, że umrze i zmartwychwstanie. I patrzymy teraz na reakcję uczniów. Uwaga, kobiety. Kobiety były najpobożniejsze i najwierniejsze. Jan 20 rozdział. Przychodzi Piotr i Jan i odkrywają, że nie ma w grobie Jezusa. Maria Magdalena też przychodzi. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem, radując się, że nie ma ciała Pana Jezusa. Nie. Stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu. Zobaczcie, Maria Magdalena, zamiast skojarzyć fakty, tak? Pan Jezus powiedział, że zmartwychwstanie, nie ma jego ciała, no to zaczynamy się cieszyć. Nie, a tutaj naraz się okazuje, że co ona stoi i płacze. Nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. Czyli zobaczcie, czyli po pierwsze, pierwszy problem. Nie ma ciała, Maria Magdalena płacze. Pojawia się dwóch aniołów. Ona dalej płacze. Aniołowie pytają, niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im, zabrano Pana mego i nie wiemy, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się, ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej, Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Zobaczcie. Co się dzieje? Maria Magdalena stoi przed grobem, pustym grobem, zamiast się cieszyć, płacze. Pojawia się dwóch aniołów, płacze. Pojawia się Pan Jezus i pyta, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego, Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. I dopiero Pan Jezus się objawia i przestaje płakać. Zobaczcie. Czyli kobiety ukochały Jezusa, można powiedzieć, najbardziej, ale kiedy Jezus zmartwychwstał, to ich serce było tak krwawiące, że nie chciało przyjąć emocjonalnie, nie chciało przyjąć tej prawdy, że Jezus zmartwychwstał. Ich serce emocjonalnie nie przyjmowało tego. I również w naszym życiu za chwilę odkryjemy, że Bóg potrafi wskrzesić coś, że Bóg coś, że coś powstaje z martwych, ale nasze serce ciągle emocjonalnie jest w miejscu grobu, a nie w miejscu zmartwychwstania. Patrzymy dalej, co się dzieje. Uczniowie, jak reagują uczniowie? Łukasz 24 rozdział. Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba i inne opowiadały to apostołom. To znaczy, że zobaczyły Jezusa. Lecz 24:11 apostołowie, uwaga, apostołowie, którzy trzykrotnie słyszeli, że Jezus ma zmartwychwstać. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Słowa te wydały się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Czyli mieli zapowiedzi Starego Testamentu. Mieli trzykrotnie powiedziane przez Pana Jezusa, że zmartwychwstanie. Przychodzą kobiety i składają świadectwo, że Jezus zmartwychwstał, a uczniowie, jaki mają problem? Stwierdziły, a jakaś czcza gadanina, jakieś paplanie, nie będziemy w to wierzyli. Uczniowie, jaki mają problem? Problem niedowiarstwa. Jezus zmartwychwstaje, nie chcą wierzyć.
Dalej, w tym samym rozdziale, 24 rozdział, werset 22, jak uczniowie idą do Emaus, Jezus się przyłącza do nich i oni się skarżą się na te kobiety i mówią tak, nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, które zapewniają, iż on żyje. Czyli uczniowie mówią tak, kobiety przyszły i one nas przeraziły opowiadaniem, że Jezus zmartwychwstał. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Czyli naraz nie tylko się niedowiarstwo, ale oni się są przerażeni. Apostołowie i uczniowie są wystraszeni, bo kobiety ich nastraszyły, że Jezus zmartwychwstał. Zobaczcie, jakie głupie reakcje. No, całkowicie głupie. Reakcje niewiary, reakcje strachu, reakcje zranionego serca. No to może nie jest, to nie można powiedzieć, że głupie, ale po prostu taka była emocjonalna reakcja. Ale zobaczcie, nikt się nie cieszy. Werset 36. Pan Jezus powtórnie przychodzi do apostołów i mówi, gdy oni rozprawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich, pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. I tutaj Jezus mówi do nich, dotknijcie mnie i przekonajcie się, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam, i spożył tam pośród nich tą pieczoną rybę. Do czego zmierzam, kochani? Prześledziłem, nikt się nie rozradował, nikt nie powiedział aleluja, nikt nie zakrzyknął, tak wypełniło się to, co Jezus powiedział, nikt. Rzymianie i hierarchowie walczyli o własne życie i własną pozycję. Kobiety stały i płakały z krwawiącym sercem, że ktoś im ukradł ciało Pana Jezusa. Uczniowie i apostołowie nie dali wiary, stwierdziły, kobiety bredzą, na pewno on nie zmartwychwstał. Później się kobiety ich wystraszyły, a później jak przyszedł Pan Jezus, już sam Pan Jezus przyszedł, to się wystraszyli i myśleli, że to jest duch. Zobaczcie. I naturalna reakcja jest taka, żeby powiedzieć, a to oni tak mieli, gdybym ja był w tamtym miejscu, albo jako te kobiety, albo jako ci apostołowie, na pewno bym się lepiej zachował. No właśnie, chyba nie. Ja sobie to prześledziłem. Te reakcje bardzo dużo o nas mówią. Niezwykłe są te reakcje i one bardzo dużo o nas mówią. Gdzie jest nasza wiara? Gdzie jest nasze posłuszeństwo Słowu? Czego my się spodziewamy? Czy naprawdę wierzymy, jak Słowo Boże coś mówi, czy naprawdę wierzymy, że tak będzie, jak Słowo Boże mówi? Gdyby ktokolwiek naprawdę uwierzył w to, co Jezus mówi, jego reakcja byłaby inna. A tu są reakcje zdziwienia, strachu, niewiary, ale nie było żadnej reakcji wiary i radości. Żadnej. Ale zobaczmy, jak to dotyka mnie i ciebie. Tak? Myśmy rozsyłali sobie życzenia, tak? Chrystus zmartwychwstał, aleluja, cieszmy się, radujmy. Ale uwaga, zobaczmy na nasze małe zmartwychwstanie. Przecież wysłuchana modlitwa, którą zanosisz do Boga, to jest takie małe zmartwychwstanie w twoim życiu. Przecież kiedy pokonasz z Bogiem jakieś problemy finansowe, kiedy wyprowadzisz swoje życie na prostą, to jest małe zmartwychwstanie. Kiedy zdrowiejesz z poważnej choroby albo kiedy Bóg w nadprzyrodzony sposób cię uzdrowi, to jest małe zmartwychwstanie. Kiedy twoje małżeństwo jest uzdrowione, wychodzisz z jakiegoś kryzysu, to przecież jest to takie małe zmartwychwstanie. Ale prześledziłem sobie to i zobaczcie, jak my reagujemy na takie zmartwychwstanie, jak reagujesz na interwencję Bożą w swoim życiu. Czy wiarą, radością, nową siłą, nowym zapałem, a może strachem, a może niedowiarstwem, a może asekuranctwem, a może płaczem? No zobaczcie, tak zareagowali uczniowie, kobiety, uczniowie. Dziwnie, możemy powiedzieć dziwnie, ale tak było. I zastanówcie się, dam wam jeden przykład. Bo znam te przykłady i to nie chodzi o to, żeby kogoś oskarżać, tylko po prostu stajemy w prawdzie. Stajemy w prawdzie. Ile razy sytuacja jest taka, że ktoś modli się,
i jest sytuacja trudna, na przykład onkologiczna sytuacja, i Bóg uzdrawia, i zamiast radości, oddawania Bogu chwały, to co się pojawia? To pojawia się: ola Boga, a co będzie, jak będzie nawrót raka? Ola Boga. I jest ciągły strach, nie dziękczynienia, nie zbudowana wiara, tylko ciągły strach, żeby rak nie wrócił. Zobaczcie, Bóg wylewa swoją łaskę, Bóg uzdrawia, tak? Następuje w twoim ciele takie małe zmartwychwstanie, a ty jak reagujesz? Reagujesz dokładnie tak, jak dokładnie na przykład nie mówisz świadectwa, bo boisz się, tak jak Rzymianie, czy tak jak arcykapłani, żeby utracić pewną pozycję. Mieliśmy taką sytuację, że Bóg uzdrowił kobietę z raka, a ona nie chciała pójść do komisji lekarskiej, bo by straciła rentę. Dokładnie, to mówiliśmy o tym, tak? Bezpieczeństwo i finanse. Ja nakazałem, powiedziałem: Bóg cię uzdrowił, masz na to lekarskie badania, masz to zanieść do komisji, masz oddać, masz iść do pracy i masz przestać przyjmować rentę. I na szczęście to zrobiła. Rozumiemy? Zobaczcie, jakie mamy reakcje. Trzymam się dalej tej sytuacji, powiedzmy, z tym uzdrowieniem. Zamiast oddawać Bogu chwałę codziennie rano, dziękuję ci Panie, że jestem zdrowy, to codziennie rano, może jednak choroba wróciła. Prawda? Jest naraz stres, jest naraz lęk, zamiast dziękczynienia, zamiast wiary, zamiast zbudowanej wiary i ufności w Bogu, to żyjemy co? W lęku i czy na pewno Bóg mnie uzdrowił, a może nie, a może to wróci i tak dalej. Zobaczcie, dokładnie to są te zatrwożonym i wylękłym coś się wydawało. Myślicie, że diabeł zostawi to bez odpowiedzi? Myślisz, że nie nastąpi atak, jeżeli ty codziennie spodziewasz się, że będzie nawrót choroby? Myślisz, że nie? Niestety będzie. Niestety będzie. Jeśli się nie nawrócimy, jeśli nie wejdziemy w poprawne doświadczenie zmartwychwstania, to cofniemy się do grobu. Cofniemy się do doświadczenia grobu. To jest poważna sprawa. To jest poważna sprawa. Jeśli nie przejdziemy z etapu śmierci do zmartwychwstania i nie pozostaniemy na tym etapie zmartwychwstania, to twój przeciwnik na pewno będzie chciał cię uderzyć i zepchnąć cię z powrotem do grobu. Na pewno. Na pewno. Dobrze, czyli zobaczcie, czyli kiedy Bóg cię uzdrawia, nie możesz żyć w ciągłym lęku, że będzie nawrót choroby. Nie, masz w dziękczynieniu, masz rozwijać się, masz korzystać z tego, co Bóg ci dał, masz innym usługiwać, a nie ciągle się bać i ciągle się badać i ciągle się obserwować. Nie. Pokażę inny przykład. Dajmy na to, że była jakaś trudna sytuacja w małżeństwie. Może bardzo trudna, na przykład zdrada. Ale z Bożej łaski udało wam się uzdrowić to małżeństwo. Przeszliście przez przebaczenie, pojednanie i wszystko jest dobrze. I co teraz może być? Jeśli nie wejdziesz w doświadczenie zmartwychwstania, jeśli nie będziesz Bogu dziękować za to, że jesteście po tej stronie zmartwychwstania i będzie ciągła podejrzliwość i oczekiwanie na kolejny upadek, to uwaga, co będzie? To za chwilę będzie kolejny. Bo twoja wiara, zamiast oczekiwać błogosławieństwa, zamiast oczekiwać rozwoju, twoja wiara będzie nakierunkowana w kierunku upadku, będziesz się spodziewać, będziesz pracować w kierunku upadku. To jest straszne, ale naprawdę tak można zrobić. Tutaj pytacie, jak to odwrócić? Trzeba się nawrócić, właśnie, trzeba się, jak to odwrócić? Tu, w głowie, trzeba się nawrócić. Trzeba się nawrócić. Jak w finansach może nastąpić to? Bóg daje ci łaskę, wychodzisz na prostą, a ty ciągle żyjesz w stresie, w napięciu, ciągle walczysz, chociaż już nie trzeba walczyć. Jak trzeba się nawrócić, kochani? Doświadczenie zmartwychwstania to jest doświadczenie przejścia od walki do świętowania zwycięstwa.
Zobaczcie, nikt z apostołów, z uczniów, nikt nie świętował, Alleluja, Panie Jezu, zwyciężyłeś. Tobie chwała, Ojcu chwała, jesteś cudowny, wspaniały, wszystko, co zapowiedziałeś, się wypełniło. Nikt tego nie zrobił, a my bądźmy mądrzejsi. Jeśli zwyciężyłeś, jeśli Bóg daje ci zmartwychwstanie, a Bóg daje nam zmartwychwstanie w naszym życiu, to zacznij świętować i dziękować, a nie narzekać, a nie wiercić dziurę w całym, nie szukać dziury w całym. Tak, czyli przestań, jeżeli Bóg cię uzdrowił, przestań cały czas się obserwować, przestań cały czas się podejrzewać, przestań cały czas oczekiwać nawrotu choroby. To jest całkowite działanie przeciwko wierze. To jest sprowadzanie na siebie kłopotów. To jest powrót do choroby. Nie. Zaczynamy świętować, dziękować. Nasza modlitwa się powinna zmienić. Modlitwa prośby powinna się przemienić w modlitwę dziękczynienia. Nasze serce powinno się odmienić. Ze smutku, przygnębienia powinniśmy żyć w radości. Nasze działanie powinno się zmienić. Ze stresu i walki powinniśmy wchodzić w odpoczynek. Odpoczynek, czyli takie słowa, świętowanie, odpoczynek, radość, dziękczynienie. To jest poprawne przeżywanie zmartwychwstania. Mówimy teraz nie o jakichś wirtualnych, tak? Nie, że tutaj sobie robimy wielką egzegezę, że uczniowie powinni się lepiej zachować albo kobiety, albo ktoś tam inny. Teraz już mówię o tobie, o mnie i o tobie. Czy ty przeżywasz swoje zmartwychwstania poprawnie? Czy może Bóg daje ci zmartwychwstanie, a ty ciągle będziesz przeżywać Wielki Piątek? Bo jak w czasie zmartwychwstania ciągle będziesz przeżywać Wielki Piątek, to wrócisz gdzie? Do Wielkiego Piątku. Tak naprawdę może być. A więc tutaj pięknie ktoś zapytał, jak to zmienić? Trzeba zmienić swoje myślenie, trzeba nawrócić się w swoim sercu. Ja powiem tak, jeśli widzę pierwsze symptomy, jeszcze nawet nie widzę pełnego zwycięstwa, ale widzę pierwsze symptomy zwycięstwa, już ogłaszam zwycięstwo, już się tym cieszę, już to świętuję, już innym mówię o tym, że zwyciężamy i zgadnijcie, co się za chwilę dzieje i za chwilę jest jeszcze większe zwycięstwo, a za chwilę jest już całkowite zwycięstwo i za chwilę inni też mogą dołączyć do mnie i powiedzieć faktycznie pełne zwycięstwo i możemy się z tego wszyscy cieszyć. Tak? Ja nawet nie czekam, aż będzie pełne zwycięstwo. Mi wystarczy rąbek zwycięstwa, ja zaczynam już świętować. Wystarczy mi mały rąbek zwycięstwa. I radzę ci robić to samo. Kiedy modlisz się o uzdrowienie, na przykład trzymajmy się tego raka i widzisz, że jest regresja komórek rakowych, to ja już świętuję wtedy. Ja już ogłaszam, Panie, ty zwyciężyłeś, ja już świętuję. A nie tak jak niektórzy mówią, jak będę uzdrowiony i 3 lata nie pojawił mi się komórki rakowe, to wtedy się ucieszę, ale tylko uwaga, jednym kącikiem ust się ucieszę, bo ten drugi będzie ciągle czujny. To tak, kochani, się cudów nie przyjmuje. Niestety tak się przez wiarę nie przyjmuje. Amen. Tak się przyjmuje kłopoty, a nie zwycięstwa. A więc, kochani, uczmy się świętować zmartwychwstanie. Z walki wchodzimy w świętowanie, ze stresu w odpoczynek, z smutku w radość, z prośby i płaczu w dziękczynienie. I wtedy ten proces zwycięstwa, ten proces zmartwychwstania, dzisiaj było to czytanie, tym zaś zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Jest nasza wiara. To jest reakcja wiary. To jest reakcja wiary. Widzę małą, tak jak Eliasz, zobaczył małą chmurkę na horyzoncie i już mówił do swojego sługi, przygotuj się, bo to będzie wielka ulewa. Ale on mówi, jak to, przecież to mała chmurka na horyzoncie. Nie, 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 to jest wielka ulewa, która przychodzi. I tak samo ucz się właśnie tego. Widzisz małe pierwsze owoce, a ty świętuj już ulewę. Mała chmurka na horyzoncie, a ty już bądź przygotowany na wielką ulewę. Amen. Bo inaczej będziesz miał odwrotne efekty.
Amen. I widzę, że tutaj, że łapiecie to, że Paweł też tu pisze, tak, Iwonka, tak, o którą się modlimy. I są 4 lata od diagnozy, że powinna umrzeć a na raka, a nie umarła. I to trzeba świętować, to trzeba nazywać. Trzeba Bogu dziękować i wtedy to uzdrowienie będzie szło do przodu. Tak? No widzę, że zaczynacie rozumieć to. Cieszę się, cieszę się. Czyli zobaczcie, wracając jeszcze, wydaje nam się, że tamci ludzie 2000 lat temu zachowali się głupio, bo się nie radowali, nie świętowali zwycięstwa Chrystusa. Ale jak się chwilę zastanowimy, to widzimy, że się zachowujemy podobnie. Podobnie. Teraz zamiast radować się i świętować, to my będziemy się smucić i będziemy wiercić dziurę w całym i będziemy pogarszać sprawę. Nawróćmy się, tak jak Wielki Post był czasem nawrócenia, tak, to dzisiaj nauczanie też, mam nadzieję, Ci pokazuje, że oktawa Wielkiej Nocy, że oktawa Zmartwychwstania też jest, można powiedzieć, tamto nawrócenie, to było nawrócenie moralne, a to nawrócenie teraz, po zmartwychwstaniu, nazwijmy je sobie, że to będzie nawrócenie ku zwycięstwu, nawrócenie zmartwychwstania. O, może tak powinienem nazwać nauczanie, nie problem ze zmartwychwstaniem, ale nawrócenie zmartwychwstania. Jakoś tak. Mam nadzieję, że zrozumieliście i kochani, błogosławię wam w tym drugim nawróceniu. Tym zaś zwycięstwem, które zwycięża świat, jest nasza wiara. To jest dzisiejsze czytanie. Nasza, moja i twoja wiara. Ta wiara się objawi właśnie w dziękczynieniu. Ta wiara się objawi, tak jak często, jak są jakieś kłopoty, ludzie naokoło mnie pytają, Michał, czy ty dobrze śpisz w tych kłopotach? Ja mówię, bardzo dobrze. A dlaczego jesteś taki spokojny? Bo ja wierzę, że będzie dobrze. I to naprawdę jest czasem świadectwo. Ludzie podchodzą, bliscy mi ludzie i mówią, skoro ty w tej sytuacji zachowujesz spokój, to ja widzę, że ty naprawdę wierzysz Bogu. I to ludzie z boku mówią. I to jest prawda. Ja staram się naprawdę wierzyć Bogu i dlatego zwyciężam. I dlatego ty też będziesz zwyciężał, bo zaczniesz wierzyć Bogu nie tylko wirtualnie, ale praktycznie, realnie. Tylko praktycznie realna wiara zwycięża świat. Nie jakaś tam wirtualna. Amen. Dobrze, dobrze kochani, cieszę się z tego słowa, niech to słowo nas troszkę tak, wiecie, tu ukuje, tam trochę z tej strony, trochę z tej, ale po to, żeby zwyciężać, po to, żeby zwyciężać. No i co, kilka świadectw na takie zbudowanie i zaraz modlimy się, oczywiście piszcie intencje, modlimy się. Świadectwo Joanny, to jest na Facebooku to świadectwo. Po słowie poznania 45 minuta, 25 sekunda mówiłeś, nawet teraz, kiedy do was mówię, Duch Święty daje przekonanie, że Bóg uzdrawia osobę, która ma poważny problem z żołądkiem i pisze dalej Joanna, to poczucie pewności, że chodzi o mnie, poczułam przede wszystkim Bożą obecność w moim pokoju, rozpłakałam się, bo czułam, że Bóg stoi obok mojego łóżka. Nieprawdopodobne uczucie i ta pewność. Joanna została uzdrowiona od 10 lat, miała problemy poważne, bardzo poważne problemy z żołądkiem i z przełykiem. Mamy tam zdjęcia też wewnętrzne z laparoskopu. Pięknie podsumowała to uzdrowienie lekarka i powiedziała, że gdyby w wieku chyba 45 lat Joanna jest, gdyby inni w tym wieku mieli tak piękne, nowe, to powiedziała, że Joanna ma nowy przełyk i nowy żołądek. I gdyby wszyscy mieli takie żołądki i przełyki, to świat byłby piękniejszy. Tak to podsumowała lekarka. Lekarka wprost powiedziała, że ma Joanna nowy przełyk i nowy żołądek. Także piękny, stwórczy cud. Niech nas to zachęci. Renata też piękne świadectwo przysłała uzdrowienia syna, który miał bardzo poważne
nie wiem, co to jest, CRP, jakieś badania, chyba chodzi o te wszystkie leukocyty i tak dalej. Chodzi o to, że było podejrzenie nawet, że ma białaczkę. Modliła się Renata z nami. Słowa poznania bardzo mnie dotknęły, przyjęła mnie dla mojego synka. Dziecko następnego dnia biegało zupełnie zdrowe. Mieliśmy powtórzyć wyniki badań za tydzień. I były idealne. Pani od pobrania ze zdziwieniem powiedziała, że myślała, że jesteśmy w szpitalu z dzieckiem. Czyli sytuacja była taka, że lekarze myśleli, że dziecko będzie w szpitalu, a tu dziecko całkowicie uzdrowione i biega sobie i chwała Panu. Krzysztof przysłał świadectwo uzdrowienia z depresji. Uwaga. Depresja, wiemy, to poważna rzecz, piękne świadectwo. Mam zwyczaj słuchać audycji Michała Świderskiego w tle, czyli jakoś tam sobie odsłuchuję, Krzysztof. Działo się to też podczas jednego z trudniejszych okresów, gdy leżałem na łóżku. Nagle poczułem, że odchodzi moje złe samopoczucie psychiczne, miałem zdiagnozowaną depresję. Zobaczcie, jak fajnie Krzysztof pisze, w czasie przeszłym miałem. A niektórzy z Was nawet są uzdrowieni, macie wyniki badań, że jesteście uzdrowieni i ciągle mówicie, mam raka. Nie miałem, tylko mam. A tutaj fajnie Krzysztof właśnie pisze, miałem zdiagnozowaną depresję. Wstałem z tego łóżka i nie bardzo rozumiejąc, co się wtedy wydarzyło, potrzebowałem czasu na ogarnięcie tej sytuacji. Ponieważ minęło już ponad 2 miesiące, symptomy choroby nie wróciły, mogę złożyć świadectwo, że uzdrowienie jest trwałe. I jeszcze tam dalej pisze, ale chwała Panu za to. Zobaczcie. Jeśli mamy problemy emocjonalne, depresyjne, Bóg też to uzdrawia. Krzysztof składa takie świadectwo. Został uzdrowiony w jednym momencie z depresji. No i oczywiście mamy świadectwa cudów finansowych. Aneta napisała, że od października 2023 wpłaca właśnie na ten, naszą pomoc dla chrześcijan w Azji. Pod koniec 2023 niespodziewanie dostała premię za zeszły rok i podwyżkę. Pan Bóg pobłogosławił mi 100-krotnie, pisze Aneta, 100-krotnie. Karolina też przysłała, wpłaciłam na wykup rodzin pewną kwotę, po tygodniu dostałam do wypłaty 10-krotnie większy dodatek niż moja wpłata. Po kolejnej wpłacie na wykup rodzin mąż dostał podwyżkę w pracy, chwała Panu. Co dalej, na ostatnim live'ie 3 albo 4 osoby napisały, że guzy na rośla się zmniejszyły albo zniknęły całkowicie. Na poprzednim jeszcze live 5 osób napisało, że guz się zmniejszył albo zniknął na szyi, w piersiach. Oczywiście słuchajcie, świadectwa posyłajcie na Michał Świderski Posługa na Facebooku i na m.świderski.snm@gmail.com. Tak, czyli może napiszę to. O, tutaj wam wpisałem, tylko mnie to uciekło. Czyli albo na Facebooku Michał Świderski Posługa przez Messengera, albo m.świderski@gmail.com. Świadectwa piszcie, kochani, bo te świadectwa po prostu nas budują. Po prostu nas budują. To są takie nasze małe zmartwychwstania. Teresa chce dać świadectwo uzdrowienia z nerwobólu barku i kręgosłupa, żywy ból w ramieniu i na kręgosłupie, jakby miała zdartą skórę, który usztywnił mnie kompletnie w lewej części ciała. Dołączyłem do transmisji pod koniec modlitwy. Po modlitwie ból zelżał, a rano okazuje się, że nie boli. Wszystkie funkcje ruchowe są zachowane. Chwała Panu. Chwała Panu. Anastazja też przysłała świadectwo uzdrowienia takiego
rozchwiania gospodarki hormonalnej miała tak mocne, że mogło to powodować rozwój różnego rodzaju nowotworów, na które miała zresztą już dwa zabiegi. Lekarka sugerowała wkładkę hormonalną na 5 lat. I po modlitwie hormony się unormowały. Później było kolejne badanie, dalej dobre. Aha, mamy tu wyniki badań, czyli to też będę publikował. Mamy wyniki badań, że są w normie, tak? A była sytuacja taka, że polipy w macicy trzeba było wycinać dwa razy i miała być wkładka hormonalna na 5 lat. A teraz hormony są w normie, chwała Panu. Urszula napisała, że na kości poniżej kolana miałam twardą narośl, która rosła. W tym tygodniu przez przypadek zauważyłam, że jej po prostu nie ma. Chwała Panu, nie ma narośli. Po modlitwie zniknęła. I tu piszecie jeszcze wiele świadectw błogosławieństw finansowych, jak Bóg wam pomnaża pieniądze, podwyżki, znajdujecie pieniądze. Tutaj, że tak powiem, kreatywność Pana Boga jest niezwykła w tej materii. Zlecenia w firmie się pojawiają. Amen. To co, kochani? Tych świadectw mieliśmy trochę. To co, pomodlimy się chwilkę, tak? Może pomodlimy się najpierw o to, żebyśmy potrafili wejść w to doświadczenie zmartwychwstania, a później, żeby... Coś nam tu zniknęło na chwilę, ale nieważne, już jesteśmy. Dobrze, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, chcemy Ci dziękować za to święto dzisiaj miłosierdzia, za Twoje miłosierdzie, za Twoją cierpliwość. I chcemy, Panie, współpracować z Tobą. Chcemy, Panie Jezu, być wykonawcami Twojego słowa. Chcemy uczyć się z Twojego słowa. Chcemy patrzeć, Panie, również na te niewłaściwe postawy uczniów, niewłaściwe reakcje, ale my chcemy być mądrzejsi. My już wiemy, że zmartwychwstałeś i chcemy dobrze przeżywać zmartwychwstanie w naszym życiu. Jezu Chryste, chcemy Cię przeprosić na początku, że zamiast wiary, zamiast radości, zamiast wdzięczności za Twoje łaski, to usłyszałeś od nas może narzekania, może jęki, płacze, może jakieś wyrzuty, dlaczego tak późno przyszedłeś z łaską, może niedowiarstwo, może ciągłe podważanie tego, co zrobiłeś. Chcemy Cię przeprosić, Jezu Chryste, za to wszystko. Chcemy być, tak jak chcemy się nawracać moralnie i uzgadniać nasze życie z Twoim słowem, tak samo chcemy nawracać się w kierunku zmartwychwstania, w kierunku wdzięczności, w kierunku przyjmowania, Twojego błogosławieństwa. Jezu Chryste, daj nam dzisiaj tę łaskę nawrócenia, daj nam łaskę przemiany myślenia, daj nam dzisiaj wyjść, Panie, odejść od walki w kierunku świętowania, od stresu do pokoju, od prośby do dziękczynienia, od smutku i napięcia do radości. Panie, chcemy przejść dzisiaj tę drogę. Jezu Chryste, chcemy dzisiaj wejść w łaskę zmartwychwstania, Twojego zmartwychwstania i naszego zmartwychwstania. Jezu Chryste, zapraszamy Twojego Ducha. Bez Twojego Ducha, Panie, nie jesteśmy w stanie przejść tej drogi. Bez Twojego Ducha jesteśmy cieleśni, bez Twojego Ducha po prostu powtarzamy błędy pierwszych uczniów, a my, Panie, chcemy być już uczniami
po stąpieniu Ducha Świętego. Chcemy zachowywać się jak odważny już Piotr. Chcemy zachowywać się jak Piotr cudotwórca. Chcemy zachowywać się jak Jan prorok, a nie jak Jan niedowiarek. I potrzebujemy Twojej pomocy, Duchu Święty. Potrzebujemy Twojej pomocy. I prosimy Cię, Panie, oddajemy Ci wszystkie nasze intencje, oddajemy Ci, Panie, wszystkie sytuacje, gdzie żeśmy się zobaczyli, że zacząłeś działać, ale myśmy nie świętowali, nie dziękowali. Jezu Chryste, dlatego może zacznijmy tę modlitwę. Dziękczynieniem chcę Ci dziękować, Panie, za to, że tak wiele dziesiątek i setek modlitw i sytuacji Ty już zacząłeś rozwiązywać. Chcę Ci dziękować, Panie, za te wszystkie sytuacje nowotworowe, które się nie rozwijały, dzięki Twojej łasce nie poszły do przodu, stanęły w miejscu. Chcę Ci dziękować, Panie, za wszystkie sytuacje bólowe, które się zmniejszyły i nie wróciły do tego samego miejsca bólowego. Chcę Ci dziękować za wszystkie guzy, które się zmniejszyły już, Panie. Chcę Ci dziękować i chwalić Ciebie i wchodzić, Panie, w Twoje zmartwychwstanie we wszystkich sytuacjach, gdzie Ty zacząłeś działać. Jeszcze zwycięstwo może nie jest pełne, ale my już dzisiaj świętujemy. My już dzisiaj oddajemy Ci chwałę. My już dzisiaj oddajemy Ci cześć, Jezu Chryste. Bądź uwielbiony. Chcemy być ludem o wdzięcznym sercu. Nie chcemy być ludem o twardym karku i niewdzięcznym sercu. My chcemy być ludem posłusznym i ludem wdzięcznym. Chcemy być ludem, jak mówi Twoje słowo, szczęśliwy lud, który chodzi, Panie, w świetle Twojego oblicza, który raduje się w Twojej obecności. My radujemy się, dziękujemy Ci, Panie. Ja dziękuję Ci, Panie, za dziesiątki, setki i tysiące uzdrowień. Dziękuję Ci, Panie, za dziesiątki, setki i tysiące cudów finansowych. Ja dziękuję Ci, Panie, za dziesiątki, setki i tysiące nawróceń i posklejanych małżeństw. Bądź uwielbiony, Panie. Jeśli nikt nawet nie będzie już dziękował i chwalił Ciebie, to ja staję dzisiaj i dziękuję Ci i chwalę Cię i będę radował się i będę składał dziękczynienie i będę ogłaszał Twoje zmartwychwstanie, choćby nikt inny, Panie, tego nie robił. Ja to będę robił. Amen i chwała Panu. Amen i chwała Panu. I możecie do mnie dołączyć i zacząć dziękować Bogu w tych wszystkich miejscach, w których zaczęło się już Boże działanie, w tych wszystkich miejscach, gdzie zaczęło się już zmartwychwstanie w Twoim życiu. Halleluja. Bądź uwielbiony jest. Bądź uwielbiony jest. Bądź uwielbiony jest. Bądź uwielbiony. Ja wyznaję i ogłaszam, jak wielką radość sprawia Tobie zstępowanie na osoby, które są pełne wiary i wdzięczności. Jak wielką radością jest dla Ciebie, Panie, przychodzić i wylewać łaskę na osoby pełne wdzięczności. I my właśnie chcemy być takim ludem. Chcemy być ludem o wdzięcznym sercu. Chcemy być ludem, który składa Tobie dziękczynienie i chwałę. Oddaję Tobie cześć przez wiarę. Bądź wyższony, Panie. I w Twoje imię obmywam Twoją świętą krwią wszystkie nasze intencje. Wszystkie nasze intencje. Wszystkie nasze problemy, bóle. Wszystkie miejsca jeszcze Wielkiego Piątku, byśmy tak to powiedzieli. Miejsce, gdzie jeszcze ma się dokonać zmartwychwstanie, Panie. I ogłaszamy, że zmartwychwstanie się dokonało. Ogłaszamy, że w Twoich ranach jest nasze zdrowie. Ogłaszam to, Panie, nad każdym bólem, każdym cierpieniem, każdym brakiem, że w Twoich ranach jest nasz pokój, w Twoich ranach jest zwycięstwo. Bądź uwielbiony. I Panie, zapraszam teraz Twojego ducha, zapraszam Twój ogień. I Boży Duch, Boży ogień wstępuje jak fala ciepła, tak to czuję. Wiele osób doświadcza teraz jak fala ognia. Bądź uwielbiony, Panie. I Bóg u wielu osób przemienia smutek i płacz w radość i dziękczynienie. Bądź uwielbiony jest. Bądź uwielbiony jest.
Komentarz. Wiele osób po trudnych doświadczeniach miało takie wrażenie, jakby ktoś złamał twój kręgosłup wiary i próbujesz stanąć prosto w wierze, ale nie umiesz, bo twój kręgosłup jest złamany. I dzisiaj Bóg ratuje twój kręgosłup wiary. Bóg uzdrawia ciebie wewnętrznie. Bądź uwielbiony, Jezu. Bądź uwielbiony, Panie. Uwalniam twój ogień do braci i siostry. Uwalniam twój ogień. Uwalniam twój ogień. Niech twój ogień płynie, Panie. Przez Panie, przez łaskę zmartwychwstania, my, Panie, jesteśmy ludem, który chce chodzić w świetle twojego oblicza. Chcemy być ludem, który raduje się przed tobą. I chcemy być ludem twojego zmartwychwstania. Chcemy świętować i doświadczyć twojego zmartwychwstania. Bóg uzdrawia prawy łokieć. Od wielu lat uszkodzony prawy łokieć. Boża moc teraz dotyka. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Jest osoba, która częściowo chodzi, częściowo porusza się o wózku. Potężny problem, ból w biodrach. Połóż teraz dłonie na biodrach. W imię Jezusa uwalniam ogień uzdrowienia do tych bioder. Niech cały ból odchodzi w imię Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Niech odchodzi w imię Jezusa ten ból. Niech Boża moc i ogień wypala teraz wszelkie zwyrodnienia, wszelki ból. Amen, amen, amen. Szczególnie z lewej strony, tak czuję, Bóg uzdrawia. Tobie chwała, Tobie chwała. Bóle głowy, migrenowe bóle głowy Bóg zabiera w tym momencie. Chwała Tobie. Bóg zabiera to takie negatywne myślenie. Bóg zabiera u wielu osób teraz to właśnie to podważanie ciągłe, to ciągłe wracanie do problemów, to ciągłe zanurzanie się w kłopocie zamiast świętowanie zwycięstwa. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony. Niech Twój ogień płynie. Niech Twój ogień płynie. Niech Twój ogień płynie. Bóg wielu z was przymnaża wiary, tak żebyście zobaczyli coś takiego, że Bóg jakby wasz wzrok wydłuża, żeby spojrzeć trzy kroki dalej, żeby w wierze spojrzeć trzy kroki dalej i zobaczyć zwycięstwo. I dzisiaj Bóg daje wam ten wzrok wiary, żeby zobaczyć trzy kroki dalej i już się cieszyć, już widzieć zwycięstwo. I to zwycięstwo jest na wyciągnięcie twojej ręki w tym momencie. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. I Bóg dotyka też tego fizycznego wzroku. Fizycznego wzroku, szczególnie prawe oko, lewe też, ale bardziej prawe, zaćma w prawym oku. Boża moc wstępuje teraz. Uwalniam ogień i uzdrowienie do tych oczu. W imię Jezusa niech ta zaćma odchodzi. W imię Jezusa. Też jakieś wygięcie soczewki. Uwalniam ogień Ducha Świętego. Niech ta soczewka będzie poprawnie ukształtowana. W imię Jezusa. Lewa, uszkodzona lewa kostka w nodze, lewa kostka przeskakuje, boli, nie da się na niej chodzić. Uwalniamy ogień Ducha Świętego. Duchu Święty, w imię Jezusa, kształtuj na nowo te kości, ścięgna, tę torebkę stawową. W imię Jezusa. Amen, amen. Tchawica, jakaś uszkodzona tchawica. Bóg dotyka teraz, Boża moc wstępuje. Uszkodzona tchawica, Tobie oddajemy chwałę. Wielu z was doświadcza teraz ognia na dłoniach. Połóż dłonie na chore miejsce, na chorych ręce kłaść będą i ci doświadczą uzdrowienia. I ci będą uzdrowieni. Połóż teraz te dłonie w miejscu choroby, połóż tam, gdzie jest nowotwór, połóż tam, gdzie boli kręgosłup, połóż tam, gdzie jest problem. W imię Jezusa uwalniamy ogień Ducha Świętego. Ogień Ducha Świętego. W imię Jezusa Chrystusa bądź uzdrowiony, bądź napełniony Duchem Świętym, bądź uzdrowiony.
rzekome. Obmywam świętą krwią Chrystusa wszystkie guzy, nowotwory, narośla, polipy, nowotwory złośliwe i niezłośliwe, wszystkie przerzuty. I uwalniam ogień Ducha Świętego. Boża moc wstępuje teraz. Wszystkie raki, guzy, nowotwory nakazuje w tym ogniu Ducha Świętego wchłaniać, zmniejszać i znikać całkowicie. Wchłaniać, zmniejszać i znikać całkowicie. W potężnym, wszechmocnym imieniu Jezus. I to się dzieje teraz. Boża moc wstępuje. Ogień wstępuje. Bóg wypala guzy, raki, nowotwory. To się dzieje w tym momencie. W tym momencie to się dzieje. Ja dziękuję Ci, Jezu Chryste. Dokonuje się zmartwychwstanie w ciele braci i sióstr. Dokonuje się zmartwychwstanie. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony. Komerentarla, komerentorla. Tobie oddajemy chwałę. Tobie oddajemy chwałę. Nierówne bicie serca, arytmia serca tego fizycznego. Uwalniamy ogień Ducha Świętego, niech odchodzi. Niech odchodzi. Nerwobóle w ciele, nerwobóle. Bóg Cię zaprasza, wejdź do doświadczenia zmartwychwstania. Wejdź do radości, wejdź do pokoju, wejdź do odpoczynku. Bóg zabiera nerwobóle z Twojego ciała. Bóg zabiera nerwobóle. Komerentara, komerentara. Też jest wiele osób, które dzisiaj usłyszały, że przez swoje zachowanie możecie niszczyć relację odbudowaną. I Bóg dzisiaj zachęca cię do tego, żeby budować relację, żeby patrzeć w przód, żeby nie wracać do przeszłych grzechów, żeby nie wracać do przeszłych upadków, tylko patrzeć w przód, błogosławić, budować, błogosławić. I zobaczysz, jak rozkwitną Twoje relacje, relacje małżeńskie, relacje z bliskimi, z dziećmi. Nie wracaj do starych upadków, nie rozpamiętaj, idź do przodu. Komentarz. Amen, amen. Oddajmy Ci, Panie, wszystkie problemy też kostne, wszystkie problemy z kręgosłupem, z biodrami, z kolanami, ze stawami, Panie. Niech Twój ogień wstępuje teraz i uzdrawia wszystkie te sprawy. Niech Twój ogień wstępuje. Oddajemy Ci, Jezu Chryste, wszystkie problemy finansowe z pracą, z naszym rozwojem, ze stresowaniem się w pracy. Niech Twój ogień wstępuje teraz i zabiera to wszystko i przemienia. Niech nastąpi zmartwychwstanie, zmartwychwstanie. Komento. Oddajmy Ci, Panie, wszystkie problemy z używkami, wszystkie zniewolenia, wszystkie uzależnienia. W Twoje imię, Panie, wyrzekamy się tych rzeczy. Przepraszamy Cię za wszelki grzech, za wszelkie zniewolenie. I teraz chcemy przyjmować Twoje uwolnienie, Twoje błogosławieństwo, Twoje zwycięstwo. Komren, para, komren, ogień, Panie, niech wstępuje ogień w miejscach uzależnienia, niech wstępuje ogień w miejscach uwikłania. I ogłaszamy wolność, wolność zmartwychwstania. Wolność i zwycięstwo zmartwychwstania. Wolność i zwycięstwo. Wolność od używek, wolność od zniewoleń, wolność od spętania grzechem, wolność od spętania jakiegoś emocjonalnego, od spętania duchowego, od spętania fizycznego. Wolność w ogniu i mocy Ducha Świętego. Komen, tara, komen. Guzy znikają, guzy się zmniejszają teraz. Widzę guzy, które są na ciele, tutaj w okolicach kolan, jakiś taki guz, on wchłania się i zmniejsza, ale inne też się zmniejszają, nowotwory w piersi zmniejszają się i znikają. Bądź uwielbiony, Jezu.
Bądź uwielbiony, Boża moc potężnie działa, Boży ogień zstępuje. Chrystus zmartwychwstały chce się objawiać. Chrystus zmartwychwstały chce objawiać zmartwychwstanie w Tobie. W Tobie. Komerentara, komerento. Uwalniamy, Panie, Twój ogień, niech Twój ogień, niech Twoje zmartwychwstanie przepłynie przez całe nasze życie, przez nasze myślenie, przez relacje, przez ciało, przez naszą duszę, przez naszego ducha. Amen, 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 kochani. Bóg działa. Piszcie szybciutko kilka świadectw jeszcze, co Bóg czyni. Nie, teraz nie intencje, tylko chwilkę napiszcie, co Bóg czyni. Sprawdźcie, nie ruszało się, coś rusza się, bolało, nie boli, był guz, nie ma guza, nie widziałeś, widzisz, nie słyszałeś, słyszysz. Szybciutko, takich kilka świadectw jeszcze. Jeszcze patrzę tutaj szybciutko. Elżbieta, ogień w dłoniach, wdzięczność. Domi, pokój i miłość. Renata, stawy w nadgarstkach nie bolą. Tuli, doświadczenie pokoju, poczucie bliskości Boga. Regina, ciepło w ciele u mnie i u męża. Anna, mam problem z odcinaniem się od przeszłości. Ostatnio trafiłem na Izajasz 43. Nie pamiętaj rzeczy przeszłych. Ilona, mniej boli kręgosłup u syna. Przed chwilą jeszcze bolało. Ciepło w dłoniach. Elżbieta, gorące ręce, kręgosłup nie boli. Jeszcze więcej Twojego ognia, Duchu Święty. Beata, fala działania Bożego i mocy. Tigeristo, kiedy była mowa o uwolnieniu od negatywnego myślenia, miałam wrażenie, jakby Bóg wyrywał ze mnie coś z korzeniami. Chwała Panu. Ela, bolały kolana, czułam ciepło, przestały boleć. Dziękuję Ci, Panie. Zbigniew, modliłem się z nałożeniem rąk za żonę, miała napady śmiechu. No to Duch Święty tak robi czasem. Ciepło w ciele, radość, ogień w dłoniach. Piotr, ciepło na sercu i radość. Wierzę, że Bóg zabrał arytmię. Joanna, dolegliwości po zabiegu chirurgicznym ustąpiły, mąż odzyskał pokój w sercu i umyśle. Dar łez, Agnieszka czuje się lekko pijana. Teresa, kostka w lewej nodze przestała boleć. Bożena, przeszła migrena. Aleksandra, ciepło w ciele. Anna, ogień w klatce piersiowej. Arytmia i nerwobóle, które mnie dotykają, ustąpiły. Chwała Panu.
Amen, kochani. Dobrze, kochani. Podziękujmy Bogu. Piszecie jeszcze świadectwa. Podziękujmy Bogu. Niech Bóg działa w was. I pamiętajcie, świadectwa takie pełne przysyłajcie na Michał Świderski Posługa albo na maila, którego podałem. A dzisiaj zamkniemy już modlitwę. Podziękujemy Bogu. I widzimy się za tydzień. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, co czynisz. Dziękujemy Ci za te początki nawet, które widzimy. Chcemy już świętować. Nie chcemy być jak niedowiarkowie. Nie chcemy być jak ci, którzy i po 3 latach od uzdrowienia nie będą w to wierzyć. Nie, my w wierze już dziękujemy. My już stajemy w miejscu zwycięstwa. Tobie, Jezu Chryste, oddajemy chwałę. Amen, amen, amen. Jeszcze piszecie tutaj świadectwo, że było to potrzebne wam to nauczanie. Doświadczacie ciepło, jak się modlicie. Córce spadła temperatura. Powiew wiatru doświadczyliście. Amen. Amen, kochani. I tak powinno być. I tak powinno być. Bóg działa. Chrystus zmartwychwstał. My zaczynamy doświadczać zmartwychwstania w naszym życiu. Nasze małe zmartwychwstanie. Chrystus zmartwychwstał. Chwała Panu. A my też świętujemy nasze małe zmartwychwstania. Amen. No, dobra. Zostańcie z Bogiem. Widzimy się za tydzień. Pa, pa. I pamiętajcie, przysyłajcie świadectwa. Niech to buduje wiarę innych naszych braci.